Około 40 milionów dorosłych ludzi w Stanach Zjednoczonych cierpi na lęk, co czyni go najczęstszym zaburzeniem psychicznym w kraju. Rozwija się ze złożonego zestawu czynników, które obejmują genetykę, chemię mózgu, osobowość i wydarzenia życiowe. To coś więcej niż tylko trema przed publicznym wystąpieniem. Jest to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się nadmiernym zamartwianiem się lub lękiem na tyle silnym, że utrudnia codzienne życie. Wielu nie zdaje sobie sprawy z rzeczy, które ktoś robi z powodu niepokoju. Oto lista 13 takich rzeczy. Numer 1. Znikasz bez ostrzeżenia. Niepokój może cię dosięgnąć wszędzie, czy to w sklepie spożywczym, na przyjęciu czy w pracy. Potrzebujesz tylko 15 minut, aby się skupić. Ludzie, którzy nie rozumieją niepokoju, mogą postrzegać to jako niegrzeczne lub dziwne, ale jest to coś, czego naprawdę potrzebujesz. Po drugie, wariujesz podczas czekania na odpowiedź SMS. Lęk powoduje, że na wiele rzeczy reagujemy zbyt mocno. Niezależnie od tego, czy wysyłasz SMS do swojej mamy, czy do swojego partnera, jeżeli odpowiedź zajmuje im trochę czasu, zaczynasz się zastanawiać, czy to, co powiedziałeś, było trochę zbyt dziwne, zbyt niegrzeczne, czy też ich denerwujesz. Dlaczego to trwa tak długo? Czy to przez to, co napisałem? Numer 3. Sprawdzasz rzeczy. Nauczyciele zawsze mówili ci, żebyś sprawdzał swoją pracę domową przed jej oddaniem, ale co, jeśli sprawdzasz ją w kółko i w kółko, aż nigdy jej nie oddajesz? Twój niepokój sprawia, że jesteś perfekcjonistą. Niezależnie od tego, czy jest to praca domowa, czy sprawdzenie, czy drzwi są zamknięte, sprawdzasz i sprawdzasz wiele razy. Czasami wiesz, że coś jest idealne, ale twój niepokój nie pozwoli ci się zrelaksować, dopóki nie sprawdzisz jeszcze raz lub dwa. Numer 4. Nie chodzisz na imprezy. Nie chodzi o to, że jesteś aspołeczny, tak naprawdę chciałbyś iść na imprezę. Niezależnie od tego, czy martwisz się tłumem, czy głośną muzyką, wszystko, czego chcesz, to dobrze się bawić, jak wszyscy, jednak wiesz, że twój niepokój nie pozwoli ci, dlatego też ostatecznie nie idziesz na imprezę. Numer 5. Pozwalasz okazjom przemijać. Jako perfekcjonista często myślisz, że nie jesteś wystarczająco dobry, by skorzystać z przedstawionych ci możliwości. Boisz się porażki i tego, że zrobisz z siebie głupka, dlatego nie korzystasz z żadnych okazji, jakie przyniesie ci los. Numer 6. Niektóre daty budzą w tobie niepokój. Osoby z lękiem mają tendencję do pamiętania dokładnej daty traumatycznych wydarzeń. Kiedy nadchodzi data, te emocje ponownie się ujawniają, co bardzo utrudnia wykonywanie codziennej rutyny. Numer 7. Zbyt mocno trzymasz się swojego telefonu. Czasami trudno jest po prostu usiąść i czekać. Niełatwo jest widzieć ludzi zajętych czymś, podczas gdy ty po prostu siedzisz, dlatego musisz mieć telefon lub coś, czym możesz się bawić. Numer 9. Nie poznajesz nowych przyjaciół. Może się wydawać, że nie chcesz nawiązywać nowych znajomości, ale tak naprawdę martwisz się zbytnio o to, jakie wrażenie robisz na ludziach. Boisz się, wmawiasz sobie, że nierobienie wrażenia jest lepsze niż robienie złego. W rezultacie w końcu trzymasz się siebie, nawet jeśli naprawdę chcesz poznać nowych ludzi. Numer 10. Boisz się chodzić do szkoły czy pracy, mimo że robiłeś to milion razy. Niestety niepokój nie dba o to, ile razy wykonałeś swoją codzienną rutynę. Uderza, kiedy ma na to ochotę. Przed pójściem do pracy może bić ci szybciej serce, mogą pocić ci się dłonie i możesz stać się rozdygotany. Numer 10. Jesteś zaangażowany w związek. Bardzo zależy ci na swoim partnerze i przez to możesz zadawać zbyt wiele pytań lub wysyłać zbyt wiele wiadomości, bo chcesz wiedzieć, jacy są. To może wydawać się zbyt przytłaczające, ale twoje intencje nie są złe. Jesteś trochę nadopiekuńczy ze względu na swój niepokój. Numer 11. Anulujesz plany. Robienie planów jest trudne, ponieważ w momencie tworzenia planu jesteś pewny siebie i gotowy, aby podbić świat. Jednak kiedy w końcu nadchodzi dzień realizacji, dopada cię niepokój i musisz anulować plany. Czasami anulujesz rzeczy, które sam zaplanowałeś. Numer 12. Robisz próbę tego, co powiesz, zanim zadzwonisz. Przygotowujesz i ćwiczysz wszystko, co masz do powiedzenia, przed wykonaniem telefonu, ponieważ boisz się popełnić błąd lub zapomnieć o tym, co miałeś do powiedzenia. Ogólnie jest to dobre rozwiązanie w przypadku wywiadów, ale gorzej jest, gdy wszystko, co chcesz zrobić, to zadać pytanie obsłudze klienta lub porozmawiać ze znajomym. Numer 13. Kiedy mówisz, że chcesz pobyć sam, nie prosisz, aby odeszli na zawsze. Czasami potrzebujesz przerwy od ludzi, aby się uspokoić. Kiedy robisz tę przerwę, ludzie, którzy nie rozumieją niepokoju, mają tendencję do myślenia, że albo jesteś na nich zdenerwowany, albo że ich nie lubisz. Z tego powodu trudno ci utrzymać przyjaciół. Potrzebujesz swojego czasu w samotności, ale nie prosisz innych, aby cię opuścili na zawsze. To już koniec filmu. Jeśli odczuwasz niepokój, chcielibyśmy poznać twoje przemyślenia na temat listy. I jeśli coś według ciebie pominęliśmy, to napisz nam o tym w komentarzu poniżej. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. Do zobaczenia następnym razem.